Armii Krajowej, 28 września. Jakbyś mógł powiedzieć, co to za wystawa i dlaczego warto się tam wybrać? De facto nie jest to wystawa, tylko stała ekspozycja. Ona jest w tym momencie w trakcie budowy. Jest tam w skali 1:1 największy taki model rakiety kosmicznej, na przykład takiej wyprodukowanej. Ona miała uczestniczyć m.in. w bombardowaniu Londynu, jeśli dobrze pamiętam. Wystawa jest bardzo nowoczesna, pełna, bardzo obszerna, na wielkiej ilości metrów. Nie będzie to takie typowe muzeum w starym stylu, czyli gabloty będą podświetlane LED-ami, będą tam oprócz eksponatów multimedialne wyświetlacze. Myślę, że naprawdę jest to coś wartego uwagi. Myślę, że warto przyjechać do Krakowa, żeby to zobaczyć. Zwłaszcza, że zasób substancji historycznej, jaką posiada muzeum w Krakowie, żadna tego typu instytucja nie przebija, ani nawet nie dościga tej ilości eksponatów i tej ilości niesamowitych rzeczy, jakie posiada muzeum OKA w Krakowie. Także podsumowując, nie jest to tylko jakaś jednostkowa, czasowa wystawa, tylko jest to budowa wspaniałej, multimedialnej, pełnej i szerokiej, stałej ekspozycji w muzeum. Tak, no, uważam, że ukazał się wywiad z Tobą. Jeśli mógłbyś powiedzieć, czy były potwierdzone perkusje pozytywne, negatywne, czy ktoś się jakoś spodziewał? Szczerze mówiąc, jakoś nie śledziłem bardzo uważnie ewentualnych komentarzy, chociaż no to gazeta, która nie mam, że rozchodzi się głównie w formie papierowej, nie elektronicznej. Ale raczej wydźwignął pozytywny. Negatywny odbiór i negatywny stosunek do mojej osoby i do tej działalności, której się podjąłem, był też skomentowany w wywiadzie, czyli ci, którym mi odpowiada bieżąca działalność, często chcą sięgać do rzeczy, które by robił jako 16-latek czy później. I wyszedł to, co najczęściej właśnie takie negatywne wyimki, że ludzie, którzy słuchają nas od dawna, dorastali razem z nami przy tej muzyce, mówią, że po prostu, jeśli ktoś się w nią rzeczywiście wsłucha, jeśli ktoś był człowiekiem, który żył tu i teraz, w takich realiach, jakich my żyjemy, no to odnajdywał w tej muzyce przekaz, który dawał siłę, dawał motywację do tego, żeby być szlachetnym nowym człowiekiem. Natomiast w tych ciężkich czasach i w tym całym bagnie, w jakie nieraz ludzie wdepną, no to pozwalał zachować jakieś właśnie godność, zasady i dawał siłę, żeby iść do przodu. Chodzi o tą płytę, która ma się ukazać. Czy spodziewasz się jakiejś burzy w świecie hip-hopu właśnie ze względu na treści? Burzy jakieś się nie spodziewam. Raczej jest to tak, że po prostu tego typu utwory cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż utwory o tematyce prostszej, łatwiej w przyswojeniu, nie mówiąc już o kawałkach, mówiąc ogólnie o relaksach damsko-męskich czy o jaraniu trawy na przykład. Także reasumując, burzy się nie spodziewam raczej, zwłaszcza, że na przykład tu serdecznie pozdrawiam mojego kolegę z Białegostoku, który Luka Syno wydał płytę i wyszedł m.in. klip Teoria Spisku 2. Polecam waszej uwadze, tam są fragmenty z Nocnej Zmiany na przykład zawarte. Uważam, że teledysk jest zrealizowany bardzo profesjonalnie, bardzo efektownie. Tematyka jest ciekawa, to jest inteligentny chłopak, a mimo wszystko teledysk opublikowany bodajże 31 sierpnia ma 30 kilka tysięcy wyświetleń. No to kawałki o niczym albo właśnie o jakiś zyskują dużo większy rozgłos, dużo większe, robią, mówiąc kolokwialnie, dużo większą oglądalność po prostu. Jeśli chodzi o moją płytę, no to przede wszystkim będą to notatki z mojej reedukacji w sferze historii. I to wziąłem na warsztat jako pierwsze. Oczywiście praktycznie każdy kawałek zahacza też o teraźniejszość, dlatego że jeśli prokurator, który żądał dla rotmistrza Pileckiego karę śmierci, nie dosięga tego żadna kara, jedyną karę zgotuje mu opatrzność, w taki symboliczny sposób, że on umiera na onkologii na ulicy Lotmistrza Pileckiego w roku 2004 bodajże, no to trudno tym nie wspomnieć, poruszając życiorys Lotmistrza. Mówiąc o Ince na przykład, która jest taką jedną z moich ulubionych bohaterek. Tutaj tak samo czytamy, że ktoś to żądał dla niej karę śmierci w dwóch instancjach niewinniany mimo kasacji wyroku na Ince. Nie dosięgnęła go żadna sprawiedliwość. W swoich tekstach, sporo jest właśnie na temat złej sytuacji w Polsce. Czy proponujesz jakieś rozwiązania konkretne? Kwestie rozwiązań politycznych czy ekonomicznych uważam za
oprócz jakiegoś rażących idiotyzmów, uważam za drugoplanowe. Nie jestem bardzo silnie zabarwiony, jeśli chodzi o sferę gospodarki, ekonomii i tego typu rzeczy. Dlatego, że uważam, że gdyby po prostu państwo nie było rozkradane, niszczone, jego kondycja byłaby znacznie lepsza po prostu. To samo to by wystarczyło. Rozwiązania, jakie bym proponował, to de facto nie są to rozwiązania polityczne, tylko są to raczej modele, jeśli chodzi o mentalność i o klasę człowieka. Menadżerska kadra, że tak powiem, wymordowana w Katyniu, to byli nie tylko żołnierze przecież, ale to była właśnie, tak jak to nazywam w cudzysłowie, kadra menadżerska II Rzeczpospolitej. Ludzie szlachetni, nastawieni patriotycznie, z wojskową dyscypliną, a przy okazji o wysokim morale, a przy okazji o wysokiej inteligencji, wykształceni. I uważam, że przede wszystkim takich ludzi brakuje, takich ludzi brakuje władzy. Jeśli oglądamy film Nocna Zmiana i patrzymy na osoby sfilmowane kamerką w trakcie narady, widzimy te same osoby, które są w tym momencie u szczytu władzy, prawda? Jest tam pan Pawlak i pan Tusk, zachęcający do liczenia głosów. Ci ludzie są dalej, także uważam, że jeśli chodzi o rozwiązanie dla Polski, to przede wszystkim oczyszczenie naszego kraju z ludzi, którzy mu szkodzą. Myślę, że widzisz coraz większą tendencję wśród młodych ludzi do zwracania się właśnie ku tradycyjnym wartościom i odrzucenia tej myśli rób ta co chce, tak? Po czym to poznajesz i gdzie upatrujesz jakby powód, co jest tego przyczyną? Jest z pewnością odradzający się ruch w Polsce i odradzający się taki, nie wiem, czy to jest żywioł polski po prostu, czy... Także z pewnością widać wiele wspaniałych inicjatyw i ludzi, którzy chcą coś robić. Natomiast są to pojedyncze, są to inicjatywy, które nie mają mocnego wsparcia, zarówno jeśli chodzi o rozgłos, o media. No i przede wszystkim nie mają zaplecza finansowego. To jest niestety bardzo smutne, że żeby coś w dzisiejszym świecie zorganizować, to nie wystarczy chcieć. Natomiast bądźmy oczywiście dobrej myśli. Myślę, że tutaj no, przede wszystkim prawda i chęć bycia dumnym z tego, kim jesteśmy, jest bardzo istotna. To jednak mimo wszystko każdy gdzieś w głębi woli być dumny z siebie, czy z czegoś, z czym się utożsamia, niż się tego wstydzić. Jeśli chodzi o machinę budowania w Polakach wstydu, no to zaangażowane są w to bardzo duże siły i dlatego odnosi to sukces. Natomiast spotykam na przykład w Irlandii, ostatnio rozmawiałem z Irlandczykiem i pierwsze co, to do niego dotarły jakieś dziwne informacje na temat Polski. Zniechęcano go do przyjazdu na euro do Polski. A oprócz tego miał pozytywne wrażenie, dlatego że mówił, że on pracuje w Polaków. I że Polacy, którzy przyjeżdżają do Irlandii, są tak zaradni, tak mądrzy. Nie rozumiem, w czym polega problem z Polską naprawdę. Czemu w Polsce nie mogą stworzyć takich warunków do pracy i do życia. Natomiast później, jak przyjechał do Polski na mistrzostwa, to się okazało, że on, tak samo jak i wszyscy jego koledzy, nie chcieli stąd wyjeżdżać. Byli w ciężkim szoku, choć to może złe słowo. Widząc, oni akurat pierwsze co to pojechali do Trójmiasta. Była piękna pogoda, to też był jakiś wiadomo plus, bo w Irlandii w tym czasie było tam 12 stopni i lało. Natomiast tu trafili na piękną pogodę, na wspaniałe zabytki. Do tego jeszcze się skumali z jakąś ekipą kibiców, która kojarzyła nasz skład, wobec tego już w ogóle byli przyjęci naprawdę po polsku. I oni nie chcieli wracać do siebie, do kraju. A z Polski tymczasem ludzie uciekają. Coś o tym decyduje i coś ma wpływ na to, że rzeczywistość jest taka, nie. To zresztą mówiłem w ostatnim wywiadzie, że po prostu jeśli chodzi o dziedzictwo, o historię Polski, no to jak najbardziej jest to wielki, solidny fundament, na którym można zbudować wspaniałą przyszłość. Jeśli się nie podoba nam teraz w Polsce, jak jest, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby to zmienić na lepsze. A nie zostawiać, bo to jest jednak coś, co powinno nas łączyć i coś, co jest naszym wspólnym dziełem.